rękodzieło, tradycyjne potrawy, dużo drobiazgów i regionalne przyśpiewki. To wszystko mogliśmy zobaczyć podczas akcji Unikaty z Kociewia, która odbyła się w Gdańsku na Targu Węglowym w ramach Jarmarku Dominikańskiego. Robimy to na wesoło, w oparciu o lokalną organizację turystyczną Kociewie, Domy Pomocy, Koła Gospodyń Wiejskich. I tak już po raz 11 zabawiamy gdańszczan, zabawiamy turystów, którzy odwiedzają stolicę Pomorza. Rozglądając się, można znaleźć wiele ciekawych drobiazgów, walczących rycerzy, a nawet kociewskie przysmaki i prawdziwe ciekawostki kulinarne. Przygotowaliśmy nie tylko rękodzieło artystyczne przygotowane przez warsztaty terapii zajęciowej, ale smaczne jedzenie przez koła gospodyń wiejskich z Bobowa i ze Skarszew. Także można dowiedzieć się o ciekawostkach w związku z turystyką, ze sportem, z rekreacją, z najciekawszymi imprezami na stoisku lokalnej organizacji turystycznej Kociewie. Nie zabrakło także dla naszych milusińskich, dla dzieci są także przygotowane konkursy, warsztaty regionalne, gdzie dzieci mogą sobie pomalować, dowiedzieć się czegoś o regionie. Unikaty z Kociewia to dzień, który nas inspiruje. Co zobaczyć, czego posmakować, czego słuchać na Kociewiu, które, jak dzisiaj usłyszałam, jest najprzękniejszą krainą. Sprzedajemy nasze produkty wykonane przez naszych mieszkańców na warsztatach terapii zajęciowej. Można zobaczyć prace wykonane metodą dekupaż, metodą wikliny papierowej i wszelkie inne wykonane przez naszych mieszkańców z naszą pomocą. Jak na prawdziwy festiwal przystało, nie mogło się odbyć bez występów artystycznych. Na scenie zrobiło się kolorowo i skocznie za sprawą zespołu pieśni i tańca Kociewie Retro. Mam Kociewie i Powiśle, z roli w dziejach kraju słyną. Rzeka dobre wieści niesie, chłopos tam się opowiada. Nie zabrakło też nowoczesnych rytmów. Z poezji śpiewanej. Wyśniłam sen pogodny sen. W świecie co jak patelni dno. Ludzie podobni czarnym muchom. Dzisiaj będę reprezentowała moje kochane Kociewie. Bardzo się z tego cieszę, że jestem kociewianką. Mam nadzieję, że repertuar będzie na tyle lekki, aby podpasował wszystkim tutaj zgromadzonym. Wielki Festiwal Kultury Kociewskiej można uznać za udany. Z pewnością wielu odwiedzających znalazło swoją inspirację. Polecamy również zobaczyć Skarszewy, pierwszy powiatowy przegląd Gwary Kociewskiej oraz Bolesławowo Business Week 2015, finał warsztatów. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.